Nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj w kościele w Polsce zaczyna się tydzień modlitw o ochronę życia. Dlaczego dzisiaj? Tak się złożyło akurat, że to w rocznicę wielkiego obrońcy życia, wielkiego obrońcy godności człowieka, Jana Pawła II. A ten tydzień modlitw o ochronę życia się w tym roku nietypowo rozpoczyna 2 kwietnia, a to w związku z pewną niestandardową zmianą w kalendarzu liturgicznym. To mianowicie, że w tym roku będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego nie 25 marca, tak jak zwykle, ale 8 kwietnia. A skąd taka zmiana? Otóż stąd, że jest pewien porządek kalendarza liturgicznego. Wiemy, że nie wszystkie dni w roku są tak samo ważne. Nie wszystkie święta, uroczystości, inne obchody liturgiczne mają taką samą rangę. No, jak dołożymy do tego to, że bywa tak, że jakieś święto wypadnie w niedzielę, a do tego niektóre święta są ruchome, zależne od daty Wielkanocy, no to bywa tak, że jest jakaś kolizja. Tego samego dnia wypadają 2 ważne obchody liturgiczne. Jeżeli tak się wydarza, no to, że tak powiem, wygrywa ten ważniejszy. Jest specjalna tabela, która określa, które obchody liturgiczne są ważniejsze, a które mniej ważne. No to wygrywa ten ważniejszy, a ten mniej ważny przepada. Wyjątkiem jest to, gdy ten mniej ważny obchód no, jest jednak bardzo ważny, to znaczy ma rangę uroczystości. Wtedy on nie przepada, ale jest przenoszony na najbliższy wolny dzień, to znaczy najbliższy dzień, kiedy nie ma obchodu ważniejszego. Tak w tym roku jest z uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Wypadła w Wielkim Tygodniu, no a Wielki Tydzień jest wyższy rangą. Potem mamy Wielkanoc i oktawę Wielkanocy, to wszystko ma bardzo wysoką rangę. Pierwszy więc wolny dzień to jest poniedziałek, Poniedzieli Miłosierdzia. 8 kwietnia on wypada, właśnie wtedy będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. No i w czasie przed uroczystością Zwiastowania obchodzimy tydzień modlitw o ochronę życia. Zaczynamy go właśnie dzisiaj. No to na razie są takie organizacyjne szczegóły, które warto znać, ale nie mają może takiego zupełnie kluczowego dla nas znaczenia. A przejdźmy teraz do meritum, do samego tego zagadnienia, modlitwy o ochronę życia. Mam tu ze sobą taką broszurkę przygotowaną przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Ona jest przygotowana właśnie na ten tydzień modlitw o ochronę życia. Chciałbym wam przeczytać wstęp, jaki jest w tej broszurce. Zaczyna się od cytatu z Jana Pawła II. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Słowa świętego Jana Pawła II są dziś szczególnie aktualne. Demonstracje zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci, finansowanie in vitro, agresywna promocja związków homoseksualnych, podważanie nierozerwalności małżeństwa, wyśmiewanie czystości i wierności żonie albo mężowi to dla niektórych przejaw nowoczesności i postępu. Zwolennicy takiej wizji świata chcą ją narzucić całemu społeczeństwu, a sianie szkodliwych treści chcą rozpocząć tak szybko jak to możliwe, rozpychając się z demoralizującymi programami w szkołach i przedszkolach. Nie musimy uczyć się na własnych błędach. Popatrzmy na społeczeństwa zachodnie. Nieszczęśliwe rodziny, brak autorytetów, coraz wyższe wskaźniki samobójstw dzieci i młodzieży, eutanazja i wiele innych. To skutki życia bez Boga i bez poszanowania drugiego człowieka. Święty Jan Paweł II przewidział te zagrożenia. W 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywał do modlitwy za życie. Mówił: niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Te słowa nadal zobowiązują i mobilizują do działania. Zawsze w tej kolejności. Najpierw modlitwa, potem działanie.
Dlatego gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w 4. tygodniu modlitw o ochronę życia. To nasza odpowiedź na apel świętego Jana Pawła II. Wspólnie będziemy modlić się za wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy modlić się za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków, dziennikarzy i o sprawiedliwość społeczną. Nie wszyscy mamy, czy raczej większość z nas nie ma bezpośredniego wpływu na jakieś decyzje polityczne, czy takie, które mają od razu bezpośredni wpływ na bardzo dużo życiorysów. No, mamy dość ograniczony zasięg działania, ale dobrze, że przez modlitwę możemy każdego dosięgnąć naszą miłością. Warto więc, abyśmy odpowiedzieli na to papieskie wezwanie do modlitwy o ochronę życia. Ale byłoby pięknie, jakby wielu z nas nie poprzestało tylko na modlitwie w tym tygodniu. Ale ten dzień, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to jest taki dzień, kiedy wiele osób składa deklaracje czy przyrzeczenie dotyczące duchowej adopcji dziecka poczętego. Że przez 9 miesięcy będą się modlić w intencji jakiegoś dziecka, Panu Bogu wiadomego, w intencji dziecka, które jeszcze się nie narodziło, a zagraża mu niebezpieczeństwo. Bardzo piękna to inicjatywa, która oprócz tego, że ma duchową wartość dla innych, to też dla tego, kto składa tę deklarację, składa to przyrzeczenie, to może mieć dużą wartość, to może być duża korzyść. Choćby dlatego, że mobilizuje do modlitwy. Jak przyrzekłem Panu Bogu, że codziennie będę się modlił, na przykład dziesiątkiem różańca, no to co może być mocniejszym przynagleniem do pilnowania się w modlitwie niż to, że przyrzekłem to Panu Bogu? No, ten, kto modli się, nawet jeżeli modli się w intencji innych, to sam też na tym korzysta. A oczywiście to nie jest obowiązek składania tej deklaracji. Zachęcam was jednak, siostry i bracia, także młodszych tu obecnych, do rozważenia tej inicjatywy, tej formy duchowego zaangażowania. A jak to wszystko powiązać z tym, co celebrujemy, z wydarzeniem Zmartwychwstania? No, możemy to naturalnie powiązać. Też nawiązać do Bożego Narodzenia, czyli drugiego najważniejszego święta. Bo ważna jest spójność w naszym życiu, że to, w co wierzę, to, jak myślę, to, co mówię, to, jak działam, żeby to wszystko do siebie pasowało, żeby nie było jakiegoś rozdźwięku, sprzeczności, rozdwojenia. A trudno sobie wyobrazić kogoś, kto szczerze celebruje Boże Narodzenie, patrzy na żłóbek, zachwyca się miłością Boga, który stał się małym dzieckiem, a zarazem promuje zabijanie dzieci. Podobnie trudno byłoby, żeby chrześcijanin z jednej strony celebrował zwycięstwo życia nad śmiercią, a zarazem sam promował kulturę śmierci, albo przez milczenie i przez zupełną bierność no, pozwalał na szerzenie się tej kultury. Widzimy po śmierci Pana Jezusa, jak apostołowie, uczniowie, no, to nie jest tak, że oni czekają na zmartwychwstanie. Maria Magdalena, jak przyszła do grobu, to nie po to, żeby zobaczyć pusty grób i ucieszyć się zmartwychwstaniem, tylko no, przyszła do grobu, oczekując, że tam jest ciało Jezusa. Nie spodziewała się zmartwychwstania. Uczniowie idący do Emaus mówią, myśmy się spodziewali, że ten Jezus jest Mesjaszem, ale teraz już koniec, teraz już żadnej nadziei nie mamy. Jak apostołowie słyszą od kobiet, że Jezus zmartwychwstał, to nie wierzą. Oni w tym czasie już na nic nie liczą, są w jakimś mroku niewiary. Ale do tego mroku, do tej ciemnej doliny przychodzi Chrystus i to, co wydawało się sytuacją już bez wyjścia, bez żadnego happy endu, że już tu nic nie będzie dobrego, no to Chrystus wkracza w to i daje początek czemuś absolutnie niesamowitemu.
nowe życie, jest w tych ludziach wiara, nadzieja i idą potem na cały świat, głoszą, co się wydarzyło, że On zmartwychwstał. Rozprasza ciemności życiowe Chrystus. A tak też wiele osób, które rozważają podjęcie działań przeciwnych życiu, no, są te osoby w jakichś życiowych trudnościach, które powodują, że ta decyzja, która na chłodno jest absolutnie koszmarna, absolutnie dramatyczna, diabelska, no to w jakimś mroku depresji, no, może się wydawać tym rozwiązaniem, które się narzuca. Ale jeżeli wierzymy, prawdziwie wierzymy w to, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść, że Bóg jest mocniejszy od szatana, że życie, które On daje, jest mocniejsze od śmierci, no to i to jest, może być dla nas takie dodatkowe przynaglenie do modlitwy, że ona naprawdę ma wartość, ona naprawdę może mieć wpływ na decyzje ludzi, także wtedy, kiedy ich sytuacja z ich własnej perspektywy może się wydawać zupełnie beznadziejna. Dzisiaj z racji drugiego dnia miesiąca i rocznicy śmierci Jana Pawła II po mszy świętej pomodlimy się za wstawiennictwem Jana Pawła II. Zachęcam siebie i was, abyśmy nie poprzestali na tej modlitwie tylko dzisiaj, czy tylko w tym tygodniu.